pociąg siedzi? Dzień dobry. Już w piątek, 9. edycja Big Book Festiwalu, a my jak widzicie siedzimy już zwarci i gotowi w naszym pociągu informacyjnym, żeby wam dzisiaj opowiedzieć o tym, na co szczególnie czekamy, albo o tych wydarzeniach, na które bardzo chcielibyśmy zwrócić waszą uwagę. No ja zacznę od początku, a potem przejdę do końca, bo każde wydarzenie musi mieć swój początek i koniec. Na początek między innymi George Orwell, ale nie tylko, nie czujcie się zmyleni, Folwark nie tylko zwierzęcy, raczej ostateczny, w reżyserii i według pomysłu Matyldy Damięckiej. Warto to zapamiętać. Z muzyką Radka Łukasiewicza, z udziałem między innymi Czesława Mozilla. O tym, kim jesteśmy, jacy jesteśmy, czy drzemią w nas zwierzęce instynkty i czy jako ludzie zawsze jesteśmy skłonni wszystko wokół niszczyć. Może nie brzmi zbyt optymistycznie, ale spektakl jest także zabawny, na pewno nieco ironiczny i w bardzo bystry sposób opowiada o tym, gdzie dzisiaj siedzimy i stoimy. A na koniec także doskonały tekst, tym razem Isaac Babel z opowiadaniami odeskimi w reżyserii Tomka Cyza, czyli Sceny z życia Benia Krzyka. Bandyty, łotrzyka, ale także człowieka z zasadami, takiego, którego zastaje nagle nowy świat i musi się do niego przystosować. To na zakończenie. Wszystkie nasze wydarzenia są wolne, bezpłatne, można na nie przychodzić, nie trzeba się rejestrować, nie ma żadnych biletów ani wejściówek, ale trzeba mieć refleks. Kto pierwszy, ten lepszy, bo jak na najlepszych festiwalach, wszystkich miejsc nie jest aż tak bardzo dużo. Dobra, to ja się przesiadam do kolejnego wagonika, a do mnie biegnie Bartek. Na festiwalu, na Big Book Festival prawie 40 wydarzeń. Długo by mówić o wszystkich. Ja powiem wam tylko o dwóch, na które szczególnie czekam. Spotkanie z autorem tej książki, Świetlista Republika, Andres Barba, pisarz hiszpański, mieszkający obecnie w Argentynie. Połączymy się z nim w jego domu online i porozmawiamy o tej książce i o książce Małe Rączki, która tej wiosny ukazała się w Polsce. Andres Barba to literackie odkrycie w Polsce ostatnich lat. Pisarz wspaniały, pisarz wyjątkowy, który w niezwykły sposób łączy w swoich opowieściach, w swoich powieściach nowoczesność i tradycję. Przy okazji jego nazwiska, jego twórczości w Polsce, w konotacjach takich pojawia się nazwisko Brunona Schulza. Na pewno o Brunona Schulza, Andresa Barbę na spotkaniu na Big Book Festival spytamy. A drugie ze spotkań, które szczególnie chciałem wam polecić, to jedno z naszych licznych spotkań tematycznych. Zainspirowani lekturą, zainspirowani książkami, rozmawiamy na tematy zarówno historyczne, jak i nam bliskie. Jednym z takich spotkań będzie spotkanie zatytułowane Państwo i chamstwo. Tytuł poniekąd zaczerpnięty po części z tej książki. Kacper Pobłocki we wspaniałym historycznym eseju Chamstwo opisuje niełatwe losy polskiego chłopstwa. A my porozmawiamy z autorem, z Kacprem Pobłockim i Alicją Urbanik-Kopeć, która zajmuje się z kolei bardziej sferą miejską, ale również wskazując na to, ilu z nas mieszkających w miastach ma chłopskie ludowe korzenie. Z dwójką tych autorów porozmawiamy na tematy walki klas i tego, ile w nas jest właśnie z ludowej Rzeczpospolitej. Zapraszamy serdecznie na festiwal, a wszystkie spotkania, wszystkie rozmowy możecie również oglądać online na stronie bigbookfestival.pl i na kanale YouTube Big Book Festival. No ale oczywiście zapraszamy na spotkania osobiście na Starym Okotów na Big Book Festival 2021. Dziękuję.
wśród 40 spotkań, które zobaczycie na Big Book Festiwalu, nie zapomnieliśmy też o małych czytelnikach i mamy dla Was dwa wspaniałe dziecięce spotkania. Jedno o tym, jak być eko i jak dbać o naszą planetę, a drugie o psach. Więc małych czytelników zapraszamy w południe, w sobotę i w niedzielę do wspólnego czytania, zabawy i odkrywania świata. A po wszystkie książki Big Book Festiwalowe do naszej księgarni online oraz księgarni, które będą działać w trakcie festiwalu na Łowickiej i oczywiście w Big Book Cafe. Ja na szarym końcu myślałam, że się nie doczekam. Ja będę mówić krótko dla odmiany. O nie, bo mnie zasłonili. Okej, okay. Na Big Book Festiwalu 40 różnych wydarzeń, w tym dwa, które ja w ogóle jestem ich najbardziej ciekawa. Mianowicie... O nie. Dwa okrągłe stoły literackie, czyli dwie wielogłosowe, olbrzymie rozmowy, które poprowadzą autorka tej książki, Justyna Dżbik, i autor tej książki, Michał Nogaś. I oni mają przed sobą niemożliwe zadanie, czyli jak sprawić, żeby 10 różnych pisarek i pisarzy się dogadało i zmieściło w jakiejś puencie i zmierzało do brzegu w 1,5 godziny. Jeden okrągły stół literacki będzie debatował o tym, czy nadzieja jest matką głupich, czy jednak potrzebujemy jej do życia, a drugi stół będzie debatował o tym, czy stać nas na zaufanie w dobie nieufności. No i zobaczymy, czy pisarzom i wam, czytelnikom, uda się coś porządnego uradzić. Na wszystkie spotkania, jak już tutaj Anna powiedziała, wstęp jest wolny, można sobie przyjść do nas i wziąć taki oto piękniutki program, który jest też plakatem sentymentalnym, bardzo optymistycznym. Oczywiście nie jesteśmy tylko staromodni, nie trzeba w papierze, można elektronicznie, wszystkie detale na bigbookfestival.pl. Jeszcze będzie najpiękniej od 25 do 27 czerwca. Zapraszamy! Ha ha ha.